Cześć, witajcie w nowym odcinku z gry Spyro Reignited Trilogy, no w sumie ze Spyro. Tu są po prostu trzy części, to Reignited Trilogy to jest taki, wiecie, dopisek pod tytułem. Boom! Proszę. I w tym momencie ja chcę oczywiście do domu wrócić, ale do domu to jest tam, przez tamte drzwiczki. I jedna rzecz mnie tylko tutaj troszeczkę tak zastanawia, bo brakuje mi jeszcze jednego smoka. Mam w tym momencie... Kiedy uwolnisz smoka albo staniesz na jego platformie, twoje postępy się zapisują. To ci się przyda na wypadek, gdybyś miał kłopoty. Nie żebyś miał mieć kłopoty, Spyro. Okej, czyli pyk i mam teoretycznie zapis. Luzik, ale tu jest dużo tych wszystkich skrzyneczek. No, pokaż się. W sensie nie pokaż się, tylko daj się skasować. Tyrym, tym, tym, tym. I jedna rzecz mnie tylko zastanawia, bo w tym momencie jest, patrzcie, już wam pokażę w minimapie, mam 8 smoków, tak? Trzeba 10. Jeden jeszcze jest tu na drodze do domu i nie wiem, gdzie jest 10. Naprawdę nigdzie po drodze chyba go nie spotkałem. Nigdzie po drodze typa nie było. I no będziemy szukać. No znajdziemy szybko, to znajdziemy szybko. Nie znajdziemy szybko, no to trudno. Ale myślę, że powinno coś jeszcze wyskoczyć dodatkowego tam, że wiecie, to w miarę szybciutko ogarniemy temat. To są te środkowe drzwi. Tak, i tutaj jest ścieżka do domu. Ok, i tu jest jeden smok. Tutaj. Proszę bardzo. Jeśli oczywiście seria wam się podoba, jeśli oglądaliście pierwszy odcinek, zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał. Wszystkie smoki i przeszedłeś przez to wirujące coś, zasługujesz, by zabrać cię z powrotem do krainy oświeconych. Najpierw jednak opowiem ci historię. Dawaj. Nie, dzięki. Na razie! Dzięki. Jaka hamowa. Dobra, mamy temperamencik. Dobra, do domu, proszę bardzo. Powiedział, że uwolniłem wszystkie smoki. Co czysto teoretycznie... Może i ma rację. Jest 9 plus ja 10, jestem uwolniony, no ale... Powrót do oświecenia. Nie wiem, czy to tak funkcjonuje. Możliwe, może nie. Nie, trzeba jeszcze jednego. Tylko gdzie, jak, którędy? Nie mam... pojęcia. Tu jest jeszcze jakieś przejście tu do tych drzwiczek, ale to chyba jest powrót skądś. Nie bój się. Nie ma strachu. Otwierają się? Wątpię. Tu jest jeszcze jakieś, patrzcie, jest przejście, mamy smoka. Dobra, tego nie widziałem. Tutaj takie cienkie. Prosim, to zanim smok, bo potem może coś wyskoczyć faktycznie po tych 10, bo on jest ostatni. Nie uratowałem wszystkich smoków, gościu, który tam mi mówiłeś wcześniej, że uratowałem. Teraz jest ostatni. Proszę bardzo, 10 sztuk. Argus uratowany, przejście odblokowane. Stwierdza dyniki. Zrób to jeszcze raz. Os z naszej krainy przeszedł przez znajdujący się za mną portal. Możesz się z nim zmierzyć, jeśli jesteś gotowy. Of course. Znaleziono wszystkie smoki. Nie, dobra, Mateo, nie wydurniamy się. Mateo, zostawmy jakby swoją fazę, to co ci się dzieje w mózgu na potem. Wszystkim to wyjdzie na dobre na tym kanale. Szczególnie widzom, którzy oglądają i chcą być normalni. Zostawcie łapę. I jeśli macie konta na YouTubie, to możecie sobie założyć i wtedy będziecie mogli lajkować, komentować, dawać łapy też w dół oczywiście. I wszystko to. Wum, a my dalej. Razem ze Spyro. Pokaż. O Jezus, tu jest już ten. Bum, bum. Jeju, a tu jakiś zwierzak. O ty szefie, załatwił mnie. Ty, a czekajcie. Nie no, mam 6. Ale hit. Nie ma, nie bierzecie mnie. Nie bierzecie. Ej, co to jest? O co tutaj chodzi? Dlaczego? No i patrzcie, tego psa nie można... Ja może bym...
Ja może bym koło niego przeszedł jakoś. Dobra, trzeba uciekać. Dobra, ogarnąłem. Ogarnąłem, jak załatwiać psychieski. A by the way, można koło nich przechodzić po cichu. Dopadł mnie! Nie, dwukrotnie, dobra. Nieważne, przechodzimy koło nich po cichu. Najlepiej im uciekamy. I wredne są. Opatrzcie, bo one idą od razu sobie spać. O, i nie ma problemu. Dobra. I cichutko. Dobra, was lubię. To wy zostajecie tak, jak jesteście. Nie będę z wami walczył, tylko was omijał. Cicho. Nie wierzę. Okej. Okay. Ale hicior. Nie, i zginąłem. Nie, nie zginąłem. Żyję. Cześć. Nie ma. Uratowałem kolejnego smoka. A co to jest ratowanie smoków non-stop? Nevin uratowany. 11. Nieznośny Gnork powierzył kontrolę nad naszą krainą swemu najokrutniejszemu sługusowi. Komu? Dawać go! Pewnie wrzucę go na ruszt. Uważaj, Spyro. Tyńka ma w zanadrzu sporo sztuczek. Dobra. Okej. Okay. To jest dyńka. Najpierw to ja bym załatwił tego pieska, o ile już mnie nie załatwił. Zapis mam przy tym smoku. Zapis mam przy smoku. Chcę wszystkim uświadomić. Tak jest. Dobra, co dyńka robi? Cześć. Dyńka ma te psy w zanadrzu. Nie wierzę. Okej. Nie, znowu. Nie, 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 nie w tą stronę, Spyro! Nie wiem, czy jest lepszy pomysł na te pieski, ale myślę, że... Myślę, że załatwiłem dyńkę. Myślę, że się udało. Myślę, że powinienem być dumny z tego, co tu się udało w tym momencie zrobić. Boom! Boom. Proszę bardzo. I wracamy do domu. Cokolwiek się wydarzy dalej, warto... Nie wyłączyłem sobie nagrywania? Nie wyłączyłem. Znalezione skarby 467, tak w łącznym rozrachunku. Powrót do oświecenia. Twierdza dyńki. I teraz w tym momencie... Co mam robić? Ktoś mi chyba da jakieś info. Nie... Nie ma info, co dalej. Tam jest coś dalej. Czekajcie, stop. Może tędy przejdę faktycznie. Może to nie jest na zasadzie, że tu się zgubię. Tylko przejdziemy tutaj. Dolina Nocy. Tu jeszcze nas nie było. Mogła być jakaś minimapa w miejscach, w których byliśmy, żeby... Bo potem, wiecie, wrócę do domu i tak nie do końca wiadomo, gdzie iść. Czy to bardziej jest na takiej zasadzie otwartego świata zrobione, że chodź sobie gdzie chcesz, a nie, że jesteśmy poprowadzeni za rękę. Może tak to być, nie wiem, no. By moja styczność z tą grą to kiedyś to było tylko troszeczkę u znajomych, a tak to praktycznie nic. O nie!
Okej, okay, on ma jakąś tarczę, trzeba typa ogarnąć. Aha, czyli wystarczy go przebić i wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. Cyk, cyk. A te żabki to co? Podwójny skok by się przydał tak bardzo. Nie, tu trzeba zdobyć klucz do tego. A klucza pewnie broni któryś z tych typków tutaj. Okej, okay, pojedynczo, nie na szybciora. Ale oberwałem. Podniesiesz się? Podniósł się. Au, znowu. Cyk, cyk, cyk. Nie wierzę. Ojeju, ale ich tu jest. Jest i smok, dobra już. To jest, o to jest spoko z tymi smokami, że tu się zapisuje postęp, okej. Okay. Dariusz. Dariusz. Jakby, z kim się wam kojarzy Dariusz? Jak ten gnorek z kijem, nie pokonasz Szarżon, ale ogień świetnie sobie z nimi poradzi. Spoko, stary, już to ogarnąłem wcześniej. Dobra, tu i tak przyjdziemy, bo pójdziemy do domu. Bum, za pierwszym. Ja bym chciał się dostać i dowiedzieć, gdzie jest ten kluczyk. W sensie jakimś cudem się dostać do tej skrzyni tam. Niech ktoś napisze w komentarzu, jak wiecie, jak się do niej dostać, bo tu będzie można było oczywiście wrócić. Jeszcze zrobimy one more time. Tu jest jakaś... ale tu nie wyskoczę, tu jakby było trzeba się dostać lotem stąd. Oki. To nic nie wniosło do mojego życia. Kompletnie. Jeszcze raz tylko podejdę do tej skrzyni. Popróbuję różnymi przyciskami. Tu jest Gostek, może on czegoś broni. Uwaga, tego nie zauważyłem wcześniej. O, nadal nie można. A oni są dobrzy, nie atakują mnie. Jest kolejny smok. Proszę bardzo. Alban uratowany. Ej, to trzeba w ogóle wszystkich tu ogarniać. A, to ty. Nie byłem pewny, czy zdołasz się wymknąć tym złośliwym maluchom. Oczywiście mnie one nie przeszkadzają, ale poradzę ci coś. Ich zbroja jest ognioodporna. Zwyciężysz tylko wtedy, gdy na nich zaszarżujesz. No to już wiem, że ogarnąłem takie coś. Ej, oni musieli każdego tego smoka od zera praktycznie zrobić. Jego głos jest inny zazwyczaj. Dobra, nie wiem, jak tą skrzynię otworzyć. Nie wiem, czy się da w tym momencie, czy muszę coś mieć na potem. Może muszę coś mieć. Także zostawmy, nie będziemy tam się z tą skrzynią się męczyć. Wracamy do domu i zobaczymy, co tam się dzieje. Pokaż mi przewodnik. O właśnie, tutaj jest może hit. Dolina Nocy. Słoneczny Szlak. Twierdza Dęki. Słoneczny Szlak najgorzej, ale wszystkie tu jakby zrobiłem. Zmień świat. Ja nie chcę zmieniać świata. Świat oświeconych. Postępy w grze 11%. Pyk. Przewodnik. Punkty umiejętności. Wszystkie byki utknęły. Zagoń 5 gnorków do namiotów. Jeju, to trzeba takie rzeczy robić. To może potem kiedyś. To może potem. Ciekawe, jak przejść do kolejnego jakby poziomu. Mam 500, może o to chodziło. Chyba, że to tu jest tak ewidentnie tylko i wyłącznie na tej mapie. Cześć. Co z nimi zrobić? Ich trzeba tak wziąć, zagonić, żeby utknęli? Ale nie, no to... Czekajcie.
tu coś jeszcze jest, baloniarz, o to chodziło. Cześć! Wow! Widzę, że nie marnowałeś cennego czasu, Spyro. Teraz, jeśli chcesz, ruszaj do Krainy Strażników Pokoju. Gotowy do podróży? Pewnie, że chcę. Bum mu z dyńki. Okej, okay, smog lecący balonem. Gruby temat. Gruby temat. Czyli ja nie musiałem jakby trochę tam pobocznie nawet robić tych rzeczy. Wystarczyło uratować 10 smoków i iść do baloniarza. Clever. Clever Mateo, clever. C-L-E-V-E-R. Podróżuje, to musi chwilę potrwać. Podróż balonem to chwilę trwa, wiecie, także nie ma innej opcji. Ta kamera sama się rusza. Tak samo. Cyk. Dzień dobry. Witam w nowym świecie. Smog na początek. Ojej. Tytan. A czemu ci jakby uratowałem smog? I znowu nowy. Zobacz, co zrobili ze skarbem, który nam ukradli. Proszę, odzyskaj go, Spyro. Znaleźć skarb robi się. Easy peasy, stary. Co to tu robi? To chyba nic nie robi. Idziemy dalej. Cześć. Boom. Mistrzostwo świata. Cześć. A ty co robisz? On armatą we mnie będzie rzucał. Gościu! Ej, to było dobre w tym momencie, naprawdę. Dobra, czy ja tu coś mogę robić? Niekoniecznie, idziemy dalej. Tu są... O nie, znowu armatni. Jak on strzela w ogóle, tak? W miarę z jakimś wyczuciem? Cześć. Cześć. Ej, czy ja mógłbym... Mogę armatę przesunąć, ale czy mogę z niej strzelić? Chyba nie, bo trzeba umieć załadować, a że my nie mamy przeciwstawnych kciuków, no może być temat ciężki. Wyschnięty kanion. Boom. To może zaraz sobie jakby ogarniemy, gdzie są te światy, gdzie można chodzić, tam jeszcze coś jest dalej. Ale do wody najprawdopodobniej nie można. W ogóle mi się zgubił ten robak, który zawsze był koło mnie. Nie wiem, co z tymi królikami. Tu jest tyle rzeczy pobocznie do robienia, widocznie zaprogramowany. To jest hit. Ale to tyle wystarczy. Drz. Przepraszam. A nie, pojawił się ten robaczek. Wszystkich załatwiłem od razu. Taki jestem dobry. Tu jest drugi ten. Drugi świat. Miasto na klifie, dobrze czytam? Tak, miasto na klifie. Raz, dwa tam było. Jest baloniarz. Ty, ale ten jest szybki. Oni uciekli do namiotów. Proszę, weźcie mi tu zapiszcie. Magnus uratowany. Jezu, jaki wielki gość. Hej, Spyro! Iskier, ta ważka świetnie sobie radzi w roli twojego opiekuna. Pilnuj, by nie zabrakło mu sił. Najlepiej karmiąc go dużą ilością motyli. Okej. Okej. Karmiąc go dużą ilością motyli. Proszę. A, to jest na tej zasadzie, uwaga. Ej. No, przeskoczyłem pod tym. Mamy to. Mamy to. Duża ilość motyli. A czy w tym momencie pokaż? Kraina władających magią to odległy i niebezpieczny świat. Jak znajdziesz 1200 skradzionych skarbów, pokażę ci ją. Okej, okay. Czyli mamy jakiś cel. 1200 skradzionych skarbów, easy. Nie, no nie wierzę. Znowu taki coś, co nie mogę tego otworzyć. Smutna rzecz. Jest. Dobra, Nie! Udało się. Czy on poświęcił życie za mnie? To jest całkiem quite możliwe. Co z kaktusem można zrobić? Z kaktusem nie można zrobić nic. Tam nie chcę, bo nie dolecę. To jest bankowe.
Tu jest kolejne. Twierdza dla... Dra luźnego. Okej. Tak, twierdza. To potem. I jeszcze, czy tam się możemy przedostać? Tu coś jest. Ej, spójrzcie. Tym można strzelać najprawdopodobniej, tylko ja nie spróbowałem podpalić. O właśnie, tego nie zrobię. Cyk. Jest. Na tej zasadzie. Dobra, udało się. Tylko, że tam i tak... A nie, doskoczę. Easy. Nie wierzę. To było smutne. Tak bardzo. Nie wierzę, że w tym miejscu dopiero jestem. Przecież to się tu powinno zapisać czysto teoretycznie. A tu jest znowu ten gość. Pokażcie, ile diamentów. Nie, no diamentów nie ma do pozbierania. Ale się zrespiły postaci. Na tej zasadzie. Ale to w sumie niczemu nie wadzi, one są tu tak w miarę biedni, jak się wystraszyli. Ty gdzie uciekniesz? To dlaczego się boisz, że uciekasz do armaty? Stary, nie wierzę w ciebie. Dobra, spróbujemy się tam przedostać. Ok. Za drugim razem bez problemu. Tu są te króliki. Jest i smok. Chodź tu. Mam cię! Jajko zdobyte. Ja wiem, że można by było się na świat przedostać, ale to kolejny świat będzie w następnym odcinku. Jest i klucz jakiś. Stop. Mam to. Mam klucz i teraz chcę zobaczyć, czy to faktycznie zadziała. Tu do którejś z tych... Okej. Okay. Pokażcie tutaj to. Nie, mam złoty klucz, który działa najprawdopodobniej tylko i wyłącznie do złotej skrzynki. Czyli to tu nie funkcjonuje, to by się samo chyba uruchomiło, tak przynajmniej myślę. Nie, znowu spadłem. Nie wierzę. Nie. Tutaj jest strasznie podpucha w tym miejscu. A tutaj mnie rodzi. No dobra, nie ma źle. Okej, no to od tego miejsca będziemy sobie kontynuować w następnym odcinku. Zostawcie łapę. I będziemy coś próbować zrobić. No, wyschnięty kanion? Tak. Tak. Jeju, ty. Chodź tu. Proszę bardzo. Dobra. Widzimy się w następnym. Zostawcie łapę. Trzymajcie się. Cześć.